Powiatowe obchody święta Komisji Edukacji Narodowej zorganizowano w tym roku w pierwszym liceum ogólnokształcącym, które od 50 lat nosi imię wspomnianej komisji. Czwartkową uroczystość połączono z nadaniem imienia Małachowskich szkolnej auli. Na początku do auli wprowadzono sztandar szkoły, wybrzmiał też Mazurek Dąbrowskiego. Następnie odsłonięto symboliczny napis poświęcony rodzinie Małachowskich. Zasłużeni dla Końskich, ale i dla Komisji Edukacji Narodowej Małachowscy od czwartku są patronami auli znajdującej się w Starym Ogólniaku. We wstępie głos zabrali dyrektor placówki Marlena Bernacka-Pluta oraz starosta konecki Grzegorz Piec. Jako społeczność szkolna przez ostatnich 50 lat dążyliśmy do kultywowania wartości, które komisja reprezentuje, szacunku dla wiedzy, rozwijania umiejętności i wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i odpowiedzialności społecznej. Mamy dziś również zaszczyt uczestniczyć w podniosłym wydarzeniu, jakim jest nadanie auli naszej szkoły imienia Małachowskich. To wyjątkowa chwila, gdyż wpisujemy do naszej historii nazwisko związane nie tylko z zasługami dla Polski, ale również z wartościami, które chcemy wciąż pielęgnować i przekazywać naszym uczniom. Chciałem wszystkim pracownikom oświaty, nauczycielom podziękować za wasze zaangażowanie, za wasz trud w wychowaniu i kształtowaniu naszej młodzieży, bo tak naprawdę współpraca między rodzicami i nauczycielami, szkołą, to jest to całkowite wychowanie tak naprawdę, kiedy wejdą w dorosłe życie. Także wszystkiego najlepszego dla pracowników oświaty, samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Po przemówieniach pokrótce przypomniano historię rodu Małachowskich. Potem przyszedł czas na dopracowaną do perfekcji część artystyczną. Jak odrośni dnie, górę pniemy się, jak nauki dnie, wprost na szczyt. A co to ta komisja edukacyjna? To panowie nie słyszeli. No, słyszało się to i owo, ale radzilibyśmy coś jeszcze. Wszystkimi szkołami w Rzeczypospolitej zarządza teraz Narodowa Komisja Edukacyjna. Na jej czele stoi król i 8 znamienitych mężów z najzacniejszych rodów w Polsce. Komisarze rozesłali do szkół nowe przepisy i teraz trzeba personaliter sprawdzić, jak tam jezuici łamią sobie głowy z wysiłku. I ręce ze zgrozy. A pewnie, że tak. Najwięcej zgorszenia, jak słyszę, wywołały nowe przedmioty do nauki. Botanika, geometria i geografia. Po prawdzie to i my nie wiemy, po co te nauki. Kolejnym punktem było wręczenie nagród starosty dla pedagogów, a także medali przyznanych przez ministra edukacji narodowej i prezydenta RP. Oczywiście, jak to w święto nauczycieli bywa, nie zabrakło też wielu słów najlepszych życzeń. Listę nagrodzonych nauczycieli znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl.